imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Usiądźmy na chwilę. Przeczytam teraz intencję mszy świętej zbiorowej. Podczas tej mszy świętej będziemy się modlili w intencji o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jasia w dniu urodzin od rodziców, w intencji dziękczynnej w 48. rocznicę ślubu Elżbiety i Macieja Nowakowskich, dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w dniu urodzin dla Emilii Nowakowskiej od rodziców, o zdrowie duszy i ciała dla zięcia Rostisława z okazji urodzin, za Józefę o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, o Boże błogosławieństwo dla Bogdana Marszałka od córki z rodziną, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wnuczka Eryka Mateusza w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oskara z okazji urodzin i potrzebne łaski dla jego całej rodziny, babcia Marianna, za zmarłych, za świętej pamięci Marię Tucholską od rodziny, za świętej pamięci Stanisława Grzyb, za świętej pamięci Krystynę Pawlak, brat z rodziną, o Boże miłosierdzie i dar życia wiecznego dla świętej pamięci rodziców Krystyny i Józefa Tarkowskich i świętej pamięci Margaret Precel, syn z rodziną, za świętej pamięci Alicję Szaraniec, grupa apostolstwa Bożego Miłosierdzia, za świętej pamięci Antoniego i zmarłych z rodziny Bienasz, brat, za świętej pamięci Aleksandra i Genowefę Traczyk, wnuczka Dorota i za duszę świętej pamięci księdza Jerzego. Do tych naszych wspólnych intencji dołączmy również te, które głęboko kryją się w naszych sercach, a które przynieśliśmy tutaj Panu Bogu, by je ofiarować i by za wstawiennictwem Matki Bożej nieustającej pomocy prosić o pomoc i siłę. Powstańmy. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych. Wysłuchaj naszego błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. Barnaba
i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi. I niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja! Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy moje słowa, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.
Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowo ewangelistyczne, co moje grzechy. Oto Jezus woła do nas o konieczności wiary w Niego. Odpowiedzmy na to, prosząc Go pokornie. Módlmy się, aby Kościół Święty nieustannie wsłuchiwał się w słowa Chrystusowe i zachowywał je w życiu swoich wiernych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, by ludzie prześladowani i sądzeni dla sprawiedliwości wiedzieli, że ich cierpienia nie pójdą na marne i stąd czerpali siły i odwagę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby nieuczciwi sędziowie zrozumieli zło swego postępowania i błagali Boga o przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polećmy teraz Panu Bogu nasze intencje zbiorowe. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jasia w dniu urodzin, dziękczyna w 48. rocznicę ślubu Elżbiety Macieja Nowakowskich, dziękczyna z prośbą o dalsze łaski w dniu urodzin dla Emilii Nowakowskiej, o zdrowie duszy i ciała dla zięcia Rostisława z okazji urodzin, za Józefę o zdrowie, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, o Boże błogosławieństwo dla Bogdana Marszałka, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wnuczka Eryka Mateusza w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Oskara z okazji urodzin i potrzebne łaski dla jego całej rodziny, a teraz za zmarłych, za świętej pamięci Marię Tucholską, świętej pamięci Stanisława Grzyb, świętej pamięci Krystynę Pawlak, o miłosierdzie Bożej dar życia wiecznego dla świętej pamięci rodziców Krystyny i Józefa Tarkowskich i świętej pamięci Margaret Precel, za świętej pamięci Alicję Szaraniec, za świętej pamięci Antoniego i zmarłych z rodziny Bienasz, za świętej pamięci Aleksandra i Genowefę Traczyk oraz za duszę świętej pamięci księdza Jerzego, aby ci nasi zmarli mieli udział w radości zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nigdy nie ogarnęło nas lenistwo w słuchaniu Słowa Bożego, który jest sędzią naszego sumienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zbawicielu nasz, wierzymy całym sercem, że jesteś posłany przez Ojca, aby zbawić świat. Umocnij naszą wolę dla wypełnienia przykazania Boga, który jest życiem wiecznym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Krwią swą drogą. Alleluja.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przybógł Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To wam przekazuję, byście się wzajemnie miłowali. Potem was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Teraz będzie nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do Ciebie, Matko Szatarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Gromadzimy się dzisiaj u stóp ołtarza w dzień nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przeżyliśmy kolejny tydzień. Przeżyliśmy na pewno różne doświadczenia. Na pewno chcemy Panu Bogu za coś podziękować, za dobro, jakie doświadczyliśmy, za łaski. Być może ten tydzień był smutny, może jakaś smutna wiadomość dotarła do nas, może o śmierci kogoś bliskiego, może ktoś zachorował. Chcemy również i te radosne chwile, i te smutne powierzyć Panu Bogu przez ręce Najświętszej Marii Panny. O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś się nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę,
o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Matko nasza, za niezliczone łaski i dobrodziejstwa, jakie wypraszasz dla nas i dla wzywających Ciebie, pragniemy Ci podziękować słowami. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za Twoją niezwykłą obecność uzdrowionych w tym łaskami słynącym wizerunku. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłosierdzie Twoje nad nami. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za okazanie się nam prawdziwie Matką. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za Twoje matczyne serce. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za nawróconych na drogę prawdy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za odzyskane zdrowie. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za ulgę w cierpieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za powiększenie miłości w sercach naszych. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wprowadzenie na drogę przykazań. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za opiekę w miejscach pracy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pomoc w wychowaniu młodego pokolenia. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pomoc w odzyskaniu łaski Bożej. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za chleb codzienny. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za podtrzymanych w zwątpieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za radość i smutki nasze. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam inne wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Wysłuchaj, Matko nieustającej pomocy, próśb naszych, które dziś do Ciebie zanosimy. Użycz nam darów ze swej skarbnicy obfitości łaski, jakie posiadasz. Archanioł, pozdrawiając Ciebie, nazywa Cię pełną łaski. Wszystkie chóry anielskie błogosławią Cię. I my, pielgrzymi ziemscy, wołamy do Ciebie. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Usłysz nasze prośby i módl się za nami do Boga, gdy powtarzamy. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. W intencjach dzisiaj Tobie przedstawionych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za sierot i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za kuszonych, abyś ich sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła. Błagamy
Cię, Matko nieustającej pomocy. O rozwój prawdziwej miłości w sercach naszych ku Tobie i Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O wytrwanie przy Bogu w Kościele Świętym. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O prawdziwą wolność serc i umysłów. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.